Co to znaczy dziś? Zdrowo się odżywiać, świadomie. Co to dziś oznacza? Tutaj odwołałabym się do produktów rolnictwa ekologicznego, dlatego że kładzie się tam ogromny nacisk na unikanie wszelkich dodatków chemicznych, zarówno w samym chowie zwierząt, jak i w uprawie roślin. Unikamy nawozów syntetycznych, antybiotyków, hormonów wzrostu, dzięki czemu mamy zdrowe surowce. W przetwórstwie ekologicznym unika się również dodatków syntetycznych, tak jak w przetwórstwie konwencjonalnym używa się około 500 dodatków, głównie syntetycznych, tak w rolnictwie, w przetwórstwie ekologicznym jest to około 20 dodatków. I są to dodatki naturalne. Co więcej, w produkcji ekologicznej nie idzie się na ilość otrzymywanych surowców, czyli są plony niższe, jest niższa wydajność mleczna. Jeżeli chodzi o produkcję zwierzęcą, również nie idzie się na ilość, tylko na jakość mięsa. Także mimo tego, że bardzo często żywność ekologiczna jest droższa o około 30%, ma to jednak uzasadnienie w tym, że jej produkcja rzeczywiście będzie droższa z racji wykonywania prac mechanicznych, a nie stosowania oprysków chemicznych. Także tutaj mamy coś za coś. Ale są też sytuacje, gdzie żywność ekologiczna jest tańsza od żywności konwencjonalnej. Także jeżeli dbamy o własne zdrowie, to warto się zastanowić, czy nie spożywać mniejszych ilości jedzenia na korzyść jedzenia zdrowszego, pozbawionego wszechotaczającej nas chemii.